Ho, 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 witam wszystkich w nowym, świątecznym, 14 odcinku z cyklu 600 wolności. Ja nazywam się Miraz i nadaję ten program z bardzo dziwnie pogodnego Londonderry w stanie New Hampshire. Dziwnym, bo wczoraj było słoneczko i 60 stopni Fahrenheita, czyli jakieś 15 stopni Celsjusza, a dziś mała burza śnieżna. No, świat jest dziwny. No, dla tych, którzy słuchają nas po raz pierwszy, to w tym programie poznajemy ten wymiar rzeczywistości znany tylko jako The United States of America i zwyczaje zamieszkujących go stworzeń znano jako tylko Americans. Ale gadamy też o nowinkach i klasykach amerykańskiej sceny punk, reggae i ska. Jeśli słuchacie tej audycji na żywo, to powinien teraz być czwartek 23 grudnia. Czyli święta już jutro, kurde bale. Jeśli słuchacie nas na YouTube, to też fajnie i wesołych świąt, tak czy siak. A pamiętajcie, żeby śledzić naszą stronę underground.org, a naszą twarz o książkę, no i nasz kanał YouTube'owy, jeśli coś pominęliście i chcecie posłuchać starszych audycji, albo po prostu odsłuchać, co ominęliście. No dobra, let's start the shit. Święta już jutro. Ja nie mogę. Więc znając życie, wszyscy mają masę roboty i przygotowań na jutrzejszą kolację. Ja sam mam większość świąt zaplanowane i spędzę je w samochodzie, bo jadę do New Jersey, do swojej rodziny, a zaraz potem jadę 25 do Albany w stanie Nowy Jork, żeby odwiedzić rodzinę mojej żony. Więc jeśli dobrze to obliczyłem, to z jakieś 11 godzin drogi zejdzie. Nie wiem jak wy, ale ja naprawdę nie lubię podróżować. Znaczy, lubię odzwiedzać miejsca, ale wszystko po drodze, to ten podróż sama w sobie jest taka... Kiedyś mój kolega polecił do Nowej Zelandii, żeby zobaczyć The Shire i inne lokacje z Władcy Pierścieni. Ale kiedy powiedział mi, że sama podróż w samolocie to więcej niż 24 godziny, to pomyślałem, że nie, za nic nie, to nie lecę, dziękuję, nie chce mi się. To jest sama podróż, jest wycieńczająca. Dobra, to dzisiejszy odcinek, co nie? Świąteczny, co nie? Ho, ho, ho. To będzie super świąteczny. Opowiem wam o kilku amerykańskich świątecznych tradycjach i jak się one różnią od tych polskich. Ale większość dzisiejszego odcinku spędzimy z muzyką i życzeniami świątecznymi. Wielu z was przysłało mi requesty i życzenia, więc będzie muzyka z Polski i z USA. A więc przygotujcie się na więcej muzyki niż zwykle, ale też jak obiecałem, będzie dziś konkurs, w którym możecie wygrać płytę nowojorskiego zespołu Dzieci PRL-u wraz z wielką, ponad kilogramową cegłą czekolady. Więc jeśli chcecie posłuchać polskiej muzyki z Nowego Jorku, albo jesteście bardzo chwytliwi do czekolady i kurczę bardzo syci? Łasi, jeżeli jesteście bardzo łasi czekoladę,
które zwiększa od mojej głowy, to zapraszam na koniec edycji, gdzie zadam wam bardzo ciekawe pytanie. A dobra, wszystko zaczynamy w sumie od nowości. Więc będziemy grać trochę muzyki i na samym początku zagramy kapelę M-Section z kawałkiem Catalyst. Posłuchajmy tego. Kapela M-Section z kawałkiem Catalyst. Jeśli wam się podoba, to wydali nową epkę w październiku. Jeśli chcecie jej posłuchać, i całość jest dostępna na YouTubie do odsłuchania. I oczywiście znajdziecie ich na Bandcampie, jeśli je się podoba. Jeszcze raz, kapela M-Section. To lecimy teraz z tematem i gawędkami. Święta już jutro. I naprawdę mam nadzieję, że wszystko wszystkim się uda przygotować. Mnie, nie wiem jak wam, ale mnie najbardziej święto kojarzy się właśnie z kościołem i targaniem na pasterkę. Pamiętam, pamiętam jak księdzu zawsze mówi dowcip do ludzi na pasterce. O! Znowu pasterka! Oj, dość często ci widzę! Tylko na pasterkę chodzisz. Chyba w tym dowcipie to się każdy kościół dzieli, bo księdzów parafii w New Jersey też tak coś powtarza. A dobra. To na początek ostry wkurw. Tak. Zapewne też tak jest w Polsce, ale pogadamy o tym, jak sklepy przygotowują się na święto Bożego Narodzenia. I w sumie to przygotowania do świąt zaczynają się już we wrześniu. Już na początku września zaczynają się przygotowania do Halloween, który wypada 31 października. Ale Miras, chyba coś przesadzasz z tym czasem. Otóż nie. Gdyż teraz, nawet tydzień przed Halloween, w sklepach powoli i po cichu, jak bąk wypuszczony w klasie podczas klasówki, zaczynają pojawiać się czekoladki, ciasteczka, szyszeczki, serwetki, elfy, renifery, a kolor zieleni, czerwieni i bieli rozprzestrzenia się po pokojach i kurczę po półkach sklepów. Co jest bardzo dziwne i ciekawe, że Narodowe Święto Dziękczynienia, które wypada pomiędzy Halloween a Bożym Narodzeniem, to jakoś sklepy omijają totalnie. Więc nie ma takich dekoracyjnych plastikowych indyków i tym podobne. Jedyne co na Święto Dziękczynienia się zmienia w sklepach, to po prostu są większe dostawy ziemniaków i indyków do żarcia. A wszystko to jest po prostu otoczone dekoracjami nadciągających świąt Bożego Narodzenia. Więc nie wiem jak jest u was w Polsce,
ale no na święta to sklepy się przygotowują super wcześnie. Naprawdę już we wrześniu się można znaleźć bajery. Dobra, ale zanim poledę z tym tematem więcej, to zaczniemy, polecimy z pierwszymi życzeniami i w sumie najważniejszymi, bo są to słowa święte. Najświętsze, gdyż są to słowa naszego najbardziej błogosławionego, lśniącego, gładkiego przywódcy, który nie lęka się żadnych omnikronów, gdyż w jego krwi jest moc 15G. Człowiek, który porzucił swą ludzką postać, by wznieść się ponad morza, oceany i płoty, by rozprzestrzeniać swoją wiedzę, muzykę i kulturę dla swych wiernych słuchaczy na całym świecie, niczym majonez krecki na bułce z Biedronki. Tak, pierwsze życzenia przychodzą do was od samego ojca prowadzącego, który objawił mi swoją wielką łaskę przez światło wody i zażyczył sobie, bym przesłał jego świąteczne życzenia dla wszystkich punkowych przedszkolaków. Tak samo mam nadzieję, że uda się w tą niedzielę na kolejny odcinek punkowego przedszkola. Pamiętajcie, zaczyna się o 18 czasu polskiego, ale ojciec prowadzący zażyczył sobie, bym puścił kawałek muzyczny. Więc, ojcze prowadzący, jak to kiedyś na TVN był program, w którym ludzie dokonywali strasznych czynów dla swoich bardzo ważnych osób. Ojcze prowadzący, dla ciebie wszystko. TZ Ksenia, dzieci z brudnej ulicy. ZN Ksena, dzieci z brudnej ulicy, specjalnie na życzenie ojca największego prowadzącego dla wszystkich punkowych przedszkolaków. Pamiętajcie, by słuchać kazań ojca prowadzącego w każdą niedzielę o 18 czasu polskiego na żywo. Tak, na żywo on tam jest i słucha i mówi na antenie Radia Underground. Okej. Okay. Nie. Okej, to wracając do świąt. Dajcie mi znać w komentarzach, jak wcześnie w Polsce można znaleźć świąteczne dekoracje w sklepach, bo bardzo mnie to ciekawi. No, a oczywiście mimo, że w USA możecie kupić choinki na początku października, ale jest też sieć sklepów. Nazywa się Christmas Tree Shops, czyli sieć sklepów, która tak, święta obchodzi 365 dni w roku.
czyli sieć sklepów, w których możecie zawsze kupić choinkę, bombki, lampeczki, nawet w środku lata. Powinien zrobić research, ale ciekawi mnie, ile pieniędzy właśnie zarabiają poza sezonem świątecznym, bo kto kupuje choinki w sierpniu. Ale kto wie, może już niedługo tak będą kupować, kurczę. A! Kochanie! Święta nadchodzą, ale już dopiero jest sierpień, Woodstock się skończył, ale nie, musimy mieć choinkę, trzeba kupić teraz. Kto wie. Dobra. To zanim będziemy bardziej świętować, to kurczę, jak mówiłem wcześniej, kolejny kawałek będzie masa muzyki w tym odcinku. A następny kawałek leci od Tiananmen Squares z nowym fanem. Zapraszam. Dude, some motherfucker named Punk Rock Rick is saying that our new album is bullshit. The hell's up with that? Punk Rock Rick? Yeah. That guy. Fuck Punk Rock Rick. Yeah, fuck him. Dude, do you know where he lives at? Yeah, that guy's a piece of shit. I think he lives right down the street. Kapela Tiananmen Squares z kawałkiem Nowy Fan. Polecam, żebyście obczaili, bo fajna kapela, która ta piosenka teraz była o tym, jak jakiś nowy fan, znaczy nie wiem, czy można nazwać go fanem, ale jakiś koleś powiedział, że ta bara, że kolesie są dbani. No i co? Kapela, zamiast być kapelą, to się po prostu wkurwiła, wstała, wyszła z domu i pojechała mu wpierniczyć. New Fan! Jeżeli wam się podoba, to jest single do ich nowego albumu pod tytułem Till Payday, czyli do dnia wypłaty, który ma się ukazać już w tym miesiącu, jeszcze przed końcem roku 2021. Jeśli wam się podoba, to polecam odwiedzić ich profil na Bandcampie, gdzie możecie sobie kupić ten album w wersji digital. No, okej, okay, to teraz o tym jeszcze amerykańskim obchodzeniu świąt. O Boże, ale mi... krzesło jest... Ojciec prowadzący, mam do ciebie pytanie, jeśli słuchasz, tym jesteś. Jak ty siedzisz, jak ty wytrzymujesz, jakie ty masz krzesło, że ty wytrzymujesz siedzieć przed komputerem przez 3 godziny i do nas gadać? Bo jak ja nagrywam to 600 wolności i muszę być przed kompem przez godzinę, to normalnie boli mnie dupa, że ja nie mogę. Proszę, odpowiedz na to pytanie. Okej, okay, ale wracamy do tego amerykańskiego obchodzenia świąt. Jak większość z was może już o tym wie, w USA święta są bardziej komercyjne niż świąteczne. Wiem, że nas uczono inaczej w Polsce, że w Polsce podczas lekcji religii w kościołach nauczono nas,
że tak powiem, strasznie luźnego słowa, historii Bożego Narodzenia według Biblii Najświętszej. A o tym, jak Maryja i Józef zatrzymali się w stajence i tym podobne itp. itd. No, w USA, gdybyście zrobili taką sondę i pytali się przechodniów o historię i symbolizm świąt, to założę się, że większość z nich nie byłaby w stanie, aczkolwiek może nie byłaby miała w ogóle pojęcia, o co ich pytamy. Gdybyście się zapytali, jak, no, co się stało w święto Bożego Narodzenia, no to powiem, że Jezus się urodzi, dobra, ale, no, ale co jeszcze? Co się stało po świętach i tym podobne, jak do tego doszło? To nie sądzę, żeby o tym wiedzieli. Pamiętam, jak wraz z żoną zostaliśmy zaproszeni do teatru. Tak, bo jesteśmy taki multikulti, co nie? To zostaliśmy zaproszeni do teatru na opowieść wigilijną. Wiecie, tam Ebenezer Scrooge i te trzy duchy świąt. No i oczywiście podczas tego całego spektaklu była masa kolęd. No i była masa kolędów. No i fajnie, super, bardzo fajne przedstawienie. No i po przedstawieniu wyszliśmy na browara do lokalnego baru i przy piwie moi kumple tak powiedzieli: wiesz, nie wiedziałem, że te kurcze kolędy są takie religijne. To tak dla przykładu powiem. Oczywiście nie ma w tym nic złego. Sam nie jestem strasznie religijny, tylko tak to porównuję. Bo oczywiście w USA jest dużo ludzi, którzy wyznają inne religie, które inaczej totalnie obchodzą święta. W końcu 20% populacji amerykańskiej, czyli jakieś tylko 47 milionów ludzi, to emigranci z innych różnistych krajów. I do tego ci, co są, i to są te 20% populacji amerykańskiej, to są tak zwani legalni emigranci, więc nie wiadomo, kto, co oczywiście są ludzie, którzy przyjeżdżają do Ameryki i o nich nikt nie wie. A tak się zdaje, ale oczywiście jest ich masa. Więc masa ludzi spędza święta Bożego Narodzenia po swojemu, według swoich tradycji. Mój kumpel z pracy, nauczyciel angielskiego, pochodzi z włoskiej rodziny i ma masę włoskich korzeni. I mówi mi, jak się pytałem go, jak on spędza święta, i też mnie zdziwiło, bo o tym nie wiedziałem, że zgodnie z tradycją na włoskim stole na święta jest 7 dań i każde danie jest zrobione z inną rybą. Więc na stole wigilijnym włoskiej rodziny jest ryba i spaghetti. Co ciekawe jest. No bo ciekawe, nie myślałem o tym, ale fajnie. Nie wiem, dlaczego tak jest. Też powiedział, że on nie jest mi w stanie wytłumaczyć, dlaczego jest 7 tego dań, ale mu to nie przeszkadza. Może się narzekać. Ale mi chodzi bardziej o to, że większość Amerykanów po prostu nie zdaje sobie sprawy w ogóle, skąd pochodzą święta. To jest po prostu, to jest kolejny przykład, jak wielkie korporacje piorą ludziom mózgi i robią z nich budyń. I po prostu jak wielkie korporacje robią z ludzi amerykańskich, no, bydło, że o, idź, musisz kupować rzeczy. No. A skoro o produktach. Czy wszyscy dostali już bluzy z naszego radia? Ja już nie mogę się doczekać nadejście paczki, bo tak zawsze strasznie się cieszę, jak dostaję paczki z Polski. Tak właśnie ludzie przesyłają mi bajery z Polski, tak o, te polskie małe znaczki, że o, Poczta Polska, a pieczątki i tym podobne. Tak miło się robi. A no dobra, to teraz kolejna dedykacja. A tym razem jedyny kochany Kilow. Bardzo znany słuchacz radia Kilow zażyczył sobie kawałku Nie wierzę w nic. Kilowie, gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz, specjalnie dla ciebie, Nie wierzę w nic. Nie ma pamięci świętej.
To było specjalnie z dedykacją od Killowa dla wszystkich, dla Killowa, to jest twoja piosenka, którą chciałeś i naprawdę bardzo fajny kawałek, bardzo mi się podobał. Killowie, gdziekolwiek jesteś, wesołych świąt, pamiętaj, że jesteś zajebisty, cokolwiek robisz, pił, że cię nigdy nie widziałem, sądzę, że ty jesteś zajebistym człowiekiem i cokolwiek robisz, idź na święta i w Nowy Rok, wiedząc, że jesteś wyjebistym człowiekiem. Ale dobra, to lecimy dalej z tym. Dobra, chyba dalej o różnicę pogadamy, co nie? Bo kurczę, chcecie wiedzieć, jak to Amerykanie spędzają święta Bożego Narodzenia. Ho, 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 Merry Christmas. Dobra, to chyba największą różnicą w amerykańskich świętach jest to, że w USA obchodzi się święta 25 grudnia, a nie 24. Więc czasami się zdarza, że 24 jestem jeszcze w szkole. Zdarza się to. W tym roku będę siedział w szkole z dzieciakami 23, więc czwartek mam... No w sumie nie za bardzo wolny. A... Więc gdy będę siedzieć, tak, 23, znając życie, jak wysłuchacie teraz mnie, to będę siedzieć w szkole. Fajnie. No. A... Trochę głupio z tym jest. Nie dość, że 6 godzin jeszcze mam trochę bardziej przejebane, bo jak jeżeli 24 jestem w szkole, to jest trochę przejebane, bo kurczę, wtedy jak chcę ludziom napisać te życzenia, albo zadzwonić do kogoś w Polsce, to jest trochę głupie, bo nie dość, że jest 6 godzin różnicy między Polską a Ameryką, to jeszcze kurczę, a przepraszam, że tak, no, dzwonię do was i kurczę, jedzie już kolację, albo idzie spać. Więc ta polska sytuacja czasowa mi to nie ułatwia życia. Dobra. Jedyne co dobre z tej różnicy czasowej to, że
Sylwestra obchodzę dwa razy. Bo polski Sylwester wypada o 18 mojego czasu, a 6 godzin później wypada amerykański. Więc w zeszłym roku u siebie w browarze w Salem, to pozapytałem się, czy mogę coś wrzucić tego na ekran. To pozwolili mi, bo przywiozłem browara specjalnego i z zeszłego roku oglądałem na Sylwestra Nocny Kochanek miał tego, Sylwester z kochankiem. To oglądaliśmy w tym, w browarze Sylwester z Nocnym Kochankiem i piliśmy browary i o, 6, dobra, świetnie, szczęśliwego nowego roku. No i te 6 godzin, żeby się kurczę przygotować na normalny nowy rok. Zobaczymy, no dobra. Więc jeśli w tym roku będzie audycja sylwestrowa z wami, bo tak sądzę, tak patrzysz na Discordy, że tam ludzie planują jakąś zrobić online nową Discordową imprezę, to znajdźcie, wiedzcie, że z wami będę, na pewno. A następną, wracając do świąt oczywiście, następną różnicą jest to, że jak wspominałem wcześniej, większość Amerykanów nie obchodzi świąt religijnie. Więc jak u Amerykanów, tak jak u nas, to nie znajdziecie 12 potraw. A nie ma opłatków, nie ma tego pustego nakrycia czekając na niespodziewanego gościa. A nie ma kolędowania, nie ma KMB na drzwiach, chociaż sądzę, że kurczę w Ameryce to powinni pisać WTF, znaczy WTF. A nie ma żadnego popijania alkoholu. A więc żołądkowe ani wódeczki, kurczę, przy stole nie ma, jak to niektórzy ojcowie lubią pochlepić. Dzięki Bogu nie ma właśnie potrzeby iść na pasterkę. No, a prezenty właśnie otwiera się rano w pierwszy dzień świąt. To w sumie ma sens, bo kurczę, wiecie, imprezuje się, tam fajnie ma się, idzie spać i kurczę z dnia 24 w nocy na 25 Święty Mikołaj przychodzi i walnie kurczę tego w swoją torbę i dupę przez komin i kurczę wrzuci wam prezenty. Nie wiem, oczywiście każdy zna, że ma inne tradycje świąteczne, ale dobra. Za to na typowym amerykańskim świątecznym stole znajdziecie masę różnego żarcia. Oczywiście też zależy, na jaką imprezę idziecie. Ale chyba jedyne najbardziej tradycyjne potrawy to jak zwykle faszerowany indyk, nafaszerowany czymkolwiek tam chcecie. A pieczona szynka, to jest bardzo smakowite, jeżeli jecie mięso. No i oczywiście masę ubijanych ziemniaków. Nie wiem jak wy, ale ja, kurde, kocham ziemniaki. Czy tam kartofle z niemieckiego, jak chcecie. No, naprawdę jak to lubią ludzie faszerować te kurcze indyki. A, to w sumie nie powiedziałem o tym podczas odcinku o świętu dziękczynienia, ale też tak na święta, jak i na święta dziękczynienia i na święta Bożego Narodzenia, to Amerykanie, jak to Amerykanie, lubią wszystko smażyć na głębokim oleju. Tak. Jak frytki. Wiecie, jak widzicie w McDonaldzie, jak smażą frytki. I w sumie to kiedyś zrobiłem o tym właśnie odcinek, więc zapraszam na YouTube do odsłuchania, gdzie gadam na odcinek, w którym właśnie gadam o amerykańskim żarciu. A więc na święto dziękczynienia i tak samo jak na święto Bożego Narodzenia, niektórzy Amerykanie próbują gotować indyki na głębokim oleju. Czyli tak jak frytki. Biorą wielki kocioł. Wypełniają go olejem. Wszystko oczywiście na wielkim ogniu. Kiedy olej zacznie wrzeć, to typowy 13-kilogramowego indyka zawieszonego na haku powoli zanurza się w tym właśnie oleju. No i jeśli wszystko dobrze pójdzie, to ten indyk wynurzy się ugotowany z bardzo chrupiącą skórką. No prawie tak samo jak kurczak jest KFC. Tylko, że to jest cały indyk. To nie są nóżka, łódko, kurcze, pierś indyka. Tylko jest cały kurczy indyk. I nie wiem, czy widzieliście kiedyś, jak to indyki wyglądają, jakie one są wielkie. Ale całego takiego ptaka walnąć w wrzący olej? No, ciekawe, co nie? No i właśnie o to chodzi. Jeżeli chcecie sobie zrobić fajną, trochę spędzić fajnego czasu, to zapraszam was i wpiszcie sobie na YouTube Deep Fried Turkey
fails, czyli jak to, i zobaczcie sobie, jak Amerykanie gotują te indyki, bo w większości czasów, nie wiem, czy tam kiedyś imprezowaliście z ogniem i wielkim, kurczę, baniakiem oleju, ale to się bardzo często właśnie kończy wybuchem albo, kurczę, pożarem. Naprawdę jest to, jest coś, żeby obczaić. Dobra, to się trochę rozgadałem. To teraz w sumie, dobra, nie będzie. To teraz następne życzenia. Tym razem od Olki, czyli ekipa z Danii. Pozdro z Danii. Znaczy do Danii. Pozdrawiam z Ameryki, pozdrawiam Danię. Ja w sumie, kurczę, ciekawi mnie to. Ja tu, kurczę, nie wiem, ile Olka mieszka w Danii, ale bardzo ciekawe, ciekawe by było usłyszeć, jak to właśnie, jakie to są duńskie? Dańskie czy duńskie zwyczaje świąteczne? Ciekawe to. No i to jest właśnie następna piosenka, to jest od Olki dla Bełkota, który też bardzo często jest na naszym Discordzie i wszyscy go znają. Więc dla Bełkota od Olki, który zapewne... Dla Bełkota od Olki, który zapewne właśnie bardzo jej pomaga w przedświątecznych zmaganiach. Kawałek kapeli The Exploited. Fuck the USA. Dla jej kochanego Bełkota.
The Exploited z kawałkiem Fuck the USA. No nie wiem, jak się z tym czuję. Część trochę taki, no, zaatakowany. Nie wiem, czy to jakiś, kurczę, podtekst przeciwko mnie, czy to jest, nie wiem, czy to jest, mam to rozumieć, że Fuck the USA, czyli, no nie wiem, Adam żartuje dla mnie, oczywiście, kto chce, jak chce. Dobry kawałek, fajnie tam jest. Okej, to teraz następny kawałek o tych świętach Bożego Narodzenia. Tak samo chyba w Polsce jest, ale zacznę, kurczę, od Ameryki. To teraz najbardziej chyba świąteczny produkt w USA. Czekolada! Tak, haha, czekolada. Najbardziej sprzedawana substancja podczas świąt. Zgodnie z researchem, który zrobiłem, statystyki z serwisu informacyjnego CNN wykazują, że 90% Amerykan kupuje czekoladę jako prezent na święta. Standardowo podczas tego sezonu świąt Bożego Narodzenia najwięcej. Amerykanie łącznie, zgodnie z CNN, kupują ponad 58 milionów funtów, czyli 26 milionów kilogramów czekolady tylko na święta, tylko we święta, na co wydają ponad 776 milionów dolarów. To jest naprawdę masa czekolady. Mniam. Aż mnie zęby bolą od tych informacji. Aczkolwiek faktem jest, że te czekolady są wszędzie, co nie? Nie wiem, jak, nie wiem, i oczywiście w Polsce też możecie kupić czekolady. Ale kurczę, no oczywiście jest ich tutaj w Ameryce, jest ich ma różne, różniste, co nie? I w sumie, jeśli jesteście znudzeni byciem dorosłym, jeśli tęskno wam za byciem małym dzieciakiem, to w sklepach podczas świąt możecie sobie tak po prostu kupić 1,5-kilogramowy kawałek czekolady. Bo jak lepiej spędzić święta, niż siedzieć na kanapie z wielkim kawałkiem czekolady, który się nie mieści w waszych rękach i kurczę po prostu żrecie, czy tam ssacie tego kawałka, co się ledwo wam mieści do mordy i oglądacie bajeczki na Netflixie. Normalnie jak dzieciństwo, co nie? Ta czekolada jest kurczę wielka, że naprawdę w ręce i w mordzie wam się na pewno nie zmieszczą. I właśnie taką czekoladę możecie dziś wygrać w naszym konkursie, ale o tym później. Teraz następna pozycja na życzenie. I w sumie, no, bo Olka jest taka kochana i kocha wszystkich, więc ma kolejny request. Więc następna piosenka od Olki z Danii. Następna piosenka leci z dedykacją za pomoc w przedświąteczną zmaganiami jest, piosenka leci dla Julii i Jędrka, a zwłaszcza do Jędrka, który nie tyle, że pomaga w Oli w kuchni, ale też sam gotuje. O, jak miło. Tylko, że następny kawałek to jest właśnie nie od Oli, znaczy jest od Olki dla Julii i Jędrka, ale że no, ja sądzę, że to jest, powinien być, kurczę, kawałek od Olki dla Julii i Jędrka. The Toy Dolls z kawałkiem Dig That Groove, baby. Lecimy. We'll be right back.
The Toy Dolls z kawałkiem Did That Groove, baby. Yeah, The Toy Dolls od Olki dla Julii i Jędrka. Za pomoc w świątecznych przygotowaniach. Mam nadzieję, że wszystko dobrze wam idzie i będziecie mieli wszystko smacznie na stole przygotowane. Wszystko wyczyszczone i wszystko świątecznie przygotowane. Bardzo fajnie. Dobra, a skoro już mowa o Toy Dolls, to w sumie miałem kiedyś okazję ich zobaczyć. I w sumie niecelowo. W 2014 roku przyleciałem do Polski na tydzień i jedyne co mi się udało zobaczyć, to był koncert w warszawskiej Proximie. I to właśnie był The Toy Dolls. Ale nie dla nich poszedłem do Proximy, bo poszedłem na ten koncert, bo było bardzo fajnie, tak się złożyło, że dla nich właśnie otwierał Debil i Leniwiec. Więc bardzo fajne otwarcie było. Naprawdę, kurczę, zajebisty czas, bo to był jeden z... Debil, kurczę, grał super kawałki, było naprawdę fajnie z nimi, kurczę, pogadać. I tacy fajni są ludzie z Debila, że napisałem do nich przez Facebooka wcześniej i napisałem, że hej chłopaki, bardzo was lubię i tym podobne, czy mogę wam coś przywieźć. No i przywiozłem im sześciopak browara z Ameryki i bardzo było mi miło im to dać. No i kurczę, zeszli ze sceny tam po koncercie, pogadali ze mną, zrobiliśmy sobie zdjęcie i naprawdę było bardzo fajnie. I tak samo też było fajnie, bo Leniwiec też zajebista kapela. To był ten 2014 koncert, to był jeden z ostatnich koncertów Leniwca, gdzie na saksofonie grała Agnieszka Szpargała, znana jako Agiś. Bardzo fajna dziewczyna, a po zejściu ze sceny podpisała mi masę rzeczy, pogadała długo ze mną i z moim kuzynem. I no, ma naprawdę super przyjazna osoba, bardzo miła dziewczyna. No, ale odeszła z Leniwca, bo podobno chłopaki z kapeli nie traktowali jej najlepiej. No i po prostu postanowiła opuścić. No i z tego co wyczytałem w internecie, to dobrze się wiedzie, bo grała w koncertach z cyklu Pink Floyd na żywo w Polsce. No, ale też działa też za kulisami, bo jeśli oglądacie TVN i słyszeliście o 10-letnim Filipie, który ma podobno zajebisty głos, no to tak się złożyło, że wszystkiego uczy go właśnie Agnieszka i dzięki niej ten dzieciak podobno robi wielką karierę. Mało świat, co nie? No, a niech będzie. I w sumie dlatego, że kurczę, tak się podjerałem, to kurczę, takie fajne wspomnienia, to kurczę, zagramy teraz Leniwca. I w sumie dla warszawiaków kawałek Goodbye Romek.
kawałek Goodbye Romek z kapeli Leniwiec z 2008 z albumu Reklamy na niebie. No, bardzo fajny album, mi się to podobało. No, to dla wszystkich warszawiaków, zawsze jak tego słyszą, to myślę właśnie o Warszawie. Super. Dobra, to teraz w sumie, dobra, teraz nasz czas na konkurs! The Giveaway Competition, ha 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 ha, tak. Ojciec prowadzący w zeszłym tygodniu rozdawał masę płyt od nadsłonnych od wielu ludzi. To sobie pomyślałem, że no też pasowałoby coś tak, takiego zrobić i pokazać, że dobry wujek Miraż z Ameryki też się troszczy o słuchaczy, więc dobrze. Jeśli chcecie wygrać płytę bardzo fajnej polskiej kapeli z Nowego Jorku, czyli Dzieci PRL-u, oraz jeśli naprawdę lubicie czekoladę i chcecie po prostu spróbować znane amerykańskie czekolady, a no i ma ona ponad 1,5 kg wagi, naprawdę jest wielka cegła, jak widzieliście na zdjęciach, to teraz nadeszła wasza okazja, więc trzeba rozszerzyć wasze uszy, skręcić zwoje mózgowe, bo zaraz zadam wam pytanie, na które możecie mi odpowiedzieć poprzez Facebooka strony 6 stóp wolności oraz poprzez komentarze na YouTube oraz radiowego Discorda w przekładce, czy tam w pokoju konkurs. Ale musicie się upewnić, że wszystko piszecie do mnie, jeżeli używacie Discorda, walnijcie tam znak małpy i potem piszcie mi raz, bo inaczej będę miał problemy, żeby was znaleźć. No dobra, to pytanie, słuchać. Jesteście tam? Skupieni jesteście? Dobra, to się skupcie jeszcze bardziej. Świąteczne, amerykańskie pytanie. Jedna z najbardziej znanych kreskówek amerykańskich to klasycznie The Peanuts, czyli orzeszki. Zaczęło się od komiksu w gazecie, potem to jakoś weszło w seriale animowane. I potem zrobiło się tak klasycznie, że na każde święto robiono pełnometrażowy animowany film. Był na Halloween, było na Thanksgiving, czyli święto dziękczynienia. No oczywiście jest jeden na święta. W Polsce najbardziej znaną postacią z tej serii jest pies Snoopy. Większość z was sądzę, że powinna kojarzyć tego psa. Tam często siedzi na swojej czerwonej budzie. Dobra, kojarzycie Snoopiego? To super. Pytanie jest następujące. Potrzebuję dwóch imion. Jak nazywa się właściciel Snoopiego? I jak nazywa się mały, zielony przyjaciel Snoopiego? Jeszcze raz. Dwa imiona. Właściciel Snoopiego i kto jest tym małym, zielonym, latającym przyjacielem Snoopiego? Dwa imiona. Jeśli wiecie, kto to jest, jeżeli znacie ich, to piszcie i ślijcie do mnie swoje odpowiedzi. Jak zwykle, kto pierwszy, ten lepszy. A teraz, następny kawałek. Lokalnie, z Bostonu, z piosenką z ich albumu Signed and Sealed with Blood. Kawałek może nie jest zaskoczny, ale jest napisany specjalnie na święta. Dropkick Murphys, kawałkiem The Season's Upon Us. It's that time of year. Brandy and eggnog, there's plenty of cheer. There's lights on the trees and there's wreaths to be hung. There's mischief and mayhem and songs to be sung. There's bells and there's holly, the kids are gung-ho. True love finds a kiss beneath fresh mistletoe. Some families are messed up while others are fine. If you think yours is crazy, well, you should see mine. My sisters are whack jobs, I wish I had none. Their husbands are losers, and so are their
fajna piosenka od Dropkick Murphys i ich poprzedniego albumu Silence, Seal and Blood. Piosenka, fajna piosenka o spędzeniu świąt z rodziną i jak często te właśnie rodziny święta się ostro pieprzą i są niemiłe i w sumie coś o tym wiem, bo w sumie nie za bardzo sobie przypominam fajnych świąt, które spędziłem z rodziną, ale no trudno coś, dobra, nieważne. Dobra, i tym właśnie kawałkiem kończymy dzisiejszy odcinek świąteczny. Mam nadzieję, że trochę wam ta audycja uprzyjemniła świąteczne zmagania, a z niecierpliwością czekam na wasze odpowiedzi konkursowe. Jeśli macie jakieś piosenki lub życzenia, które chcecie usłyszeć w następnej audycji, bo sądzę, że to będzie bardzo fajny pomysł, żeby po prostu dodać do następnej audycji. Jeżeli słuchacie tej audycji na żywo, jeżeli słuchacie tej audycji na YouTubie albo gdziekolwiek tego słuchacie, to jeżeli jesteście ze mną w kontakcie, to piszcie na radiowym Discordzie albo wejdźcie na stronę facebookową Radio Underground, albo lepiej by było, gdybyście wskoczyli na facebookową stronę 6 stóp wolności. Jeżeli chcecie, żebym walnął jakąś piosenkę z dedykacją od was, dla kogoś tam, albo po prostu jeżeli chcecie coś usłyszeć, to piszcie do mnie i po prostu zrobię wszystko, żeby to tam walnąć. No, a oczywiście dajcie znać na radiowym Discordzie, a co sądzicie o tej audycji i z miłą przyjemnością przeczytam wszystko. Pamiętajcie, że tą audycję, jak i inne, możecie odsłuchać na naszym kanale YouTube'owym. Śledźcie też nas na serwisie społecznościowym, na stronie YouTube, na stronie facebookowej Radio Underground i oczywiście na kanale YouTube'owym Radio Underground, punkowe Radio Underground. No, ale w sumie najważniejsze. Nazywam się Miraz i był to 14 świąteczny odcinek już audycji 6 stóp wolności. Życzę wam wszystkim wesołych świąt, zdrowia biologicznego i mentalnego, dobrej muzy i żeby wszystkie wasze gadki były zawsze ciepłe, niezależnie ile w nich chodzicie. Niech wam ojciec prowadzący błogosławi, niech wam posmaruje kanapki majonezem, a ja prawdopodobnie jeszcze jestem w szkole i pilnuję gnojków, żeby się nie pozabijały zaraz przed przerwą świąteczną. Życzcie mi szczęścia, ale serio wszystkiego dobrego. A na koniec, fakt, że nie z USA, ale koleś, który urodził się 24 grudnia. Koleś, którego w sumie lubię bardziej niż Jezusa. Wielkie słowa, co nie? Ale Lemmy Kilmister jutro obchodzi swoje 26 urodziny. Tak, koleś, głos kapeli Motorhead. Niestety umarł 4 dni po swoich urodzinach 28 grudnia 2015. Więc jeżeli jesteście przy stole i pijecie i znosicie toasty, to może też fajnym czymś byłby wznieść toast zaś właśnie za Lemmy'ego Kilmistera. I jeszcze lepiej by było, jeżeli macie opcję, jego ulubiony napój to Jack Daniels z Coca-Colą. Wypijcie za jego imię. I właśnie w taki sposób, żeby pamiętać go, zagramy teraz kawałek o Rudolfie, czerwononocym reniferze w wersji Lemmy'ego Kilmistera. Na razie, trzymajcie się i wesołych świąt. Tell him he can
Burn.